W dzisiejszym odcinku spokojnie to tylko ekonomia. Powiemy, czym jest i jak działa lokata strukturyzowana. Co to za cudo, które pozwala teoretycznie chronić kapitał jak na lokacie, a z drugiej strony zarabiać więcej niż na lokacie. Jak to możliwe? Otóż lokata strukturyzowana to połączenie dwóch elementów, takich, z których jeden daje bezpieczeństwo, a drugi daje ryzyko, czyli szansę na większe zyski. Co się dzieje z tym bezpieczeństwem i skąd jest ta gwarancja kapitału? Otóż jest to nic innego jak obligacja zerokuponowa, a więc mówiąc wprost, jeżeli chcemy zagwarantować sobie kapitał w wysokości 100 zł, na przykład za 2 lata, to wystarczy, że dziś kupimy dwuletnią obligację za 98 zł, która będzie oprocentowana na 2%. A więc innymi słowy, zagwarantujemy sobie, że za 2 lata dostaniemy dokładnie nasze 100 zł. Stąd jest gwarancja kapitału. A skąd mogą być ewentualne zyski? Ano dokładnie z tej różnicy. Jeżeli mamy te 2 zł do zainwestowania ekstra już dziś, to za te 2 zł będziemy mogli sobie kupić opcje. Opcje na indeksy giełdowe, opcje na surowce, opcje na walutę lub na jakiś koszyk jakichkolwiek inwestycji. I warto powiedzieć, że taka opcja daje szansę na zysk, ale co ważne, tylko i wyłącznie szansę. To nie jest gwarancja zysku, bo gwarancja jest tylko w obligacji, a szansa na zysk ewentualnie w opcji. Bardzo dużo zależy tutaj od tego, czy wybierzemy rzeczywiście dobry indeks, dobrą walutę, albo dobry surowiec, albo po prostu dobry rynek, który zrealizuje się i będzie działał tak, jak my obstawiliśmy w opcji. W polskich warunkach i ogólnie teraz na świecie bardzo trudno o dobre lokaty strukturyzowane, a to dlatego, że bardzo trudno o satysfakcjonujące obligacje dające duże oprocentowanie, a im mniej oprocentowania tu, tym niestety mniej inwestycji w ryzykowne instrumenty, czyli de facto potem mniej zysków. Na razie przy niskim oprocentowaniu lokata strukturyzowana wydaje się jak świnka morska. Ani świnka, ani morska.